Na program zaprasza Bonimet, producent suplementu diety Venobon, wspomagającego krążenie żylne i błośniczkowe. Lato to czas, kiedy osoby chorujące na żylaki częściej mają swoje dolegliwości. 3/4 osób to panie. Jakie to są dolegliwości? Przede wszystkim bóle i obrzęki nóg oraz pajączki, które się pojawiają na tychże kończynach. Zioła odgrywają pierwszoplanową rolę w leczeniu żylaków. Oczywiście leki chemiczne również się używa, ale zioła przede wszystkim. Jakie własności powinny mieć takie zioła? Otóż powinny przede wszystkim powodować działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe oraz zmniejszać skłonność do tworzenia się zakrzepów naczyniowych. Zakrzepy naczyniowe są najczęstszym, najbardziej niebezpiecznym powikłaniem żylaków kończyn dolnych. Wszystkie własności, o których powiedziałem, spełnia jeden surowiec. Otóż spełnia owoc kasztanowca, a konkretnie ekstrakt z tego owocu. Ekstrakt z kasztanowca powoduje wszystkie własności prozdrowotne, ale dobrze go łączyć również z innymi surowcami. Jeżeli ktoś zamierza stosować ekstrakt z kasztanowca doustnie, to dobrze jest połączyć go z liściem miłorzębu japońskiego, z ekstraktem z tej rośliny. Dlaczego? Dlatego, że liść miłorzębu japońskiego powoduje działanie na śródbłonek naczyń, zmniejsza krzepliwość, zmniejsza tendencję otwarzania się zakrzepów naczyniowych, powoduje, iż poprawia się mikrokrążenie, czyli te obrzęki będą się wtedy zmniejszać. Dobrze również jest pamiętać wtedy o tym, aby stosować, jeżeli podajemy doustnie, ekstrakt z ciemnych winogron, konkretnie ze skórek ciemnych winogron. My go znamy, możemy go stosować również w formie bezpośredniej. Wino czerwone jest właśnie bogate w ten ekstrakt. Ten ekstrakt zawiera w swoim składzie resweratrol, znakomicie przebadaną substancję roślinną. Jeżeli stosujemy go, ten resweratrol w celu profilaktyki czy pomagania leczenia, pamiętajcie Państwo, żeby podawać go podjęzykowo, nie połykać w kapsułkach. Ten podjęzykowy, po pierwsze, że jest 5-krotnie tańszy, to jeszcze dodatkowo działa dużo lepiej niż ten podawany w postaci kapsułek. Kolejna sprawa. Możemy stosować nie tylko preparaty doustne, ale także zewnętrzne. Te kremy czy maści bogate w kasztanowiec, w oczar wirginijski, właśnie destylat tej rośliny jest bardzo ważnym surowcem stosowanym w przypadku obrzęków, znacznie w przypadku profilaktyki żylaków. Więc oczar wirginijski to ekstrakt z kory bądź z liści tego oczaru. Także można jeszcze dodać, właśnie, zapomniałbym dodać jeszcze jedną rzecz, jaką jest olejek cyprysowy. Olejek cyprysowy też bardzo dobrze komponuje się i takie zestawienie doustne i zewnętrzne można stosować u pacjentów. Ja zresztą tak stosuję w przypadku żylaków. Jeżeli jest dzień pochmurny, jeżeli nie jest za ciepło, wtedy mniejszą dawkę, jeżeli jest bardzo gorąco i upalnie, to dawkę większą. Profilaktyka i leczenie żylaków to nie tylko leki i zioła. To przede wszystkim aktywność fizyczna. Im będziemy bardziej w ruchu, tym będziemy zdrowsi. Więc chodzenie, bieganie. Można oczywiście siedzieć, jak ktoś musi, no bo pracujemy często na siedząco, ale pamiętać wtedy, aby nie zakładać na przykład nogi za nogę, aby ruszać tymi nogami, aby te wszystkie elementy się ruszały, aby zginać, prostować w stawach skokowych nogi, aby mięśnie, zwłaszcza mięśnie goleni, działały lepiej. One stanowią taką pompę mięśniową i ta pompa mięśniowa jest bardzo ważna, aby odpompowywała z kończyn dolnych krew i limfę do serca. Pamiętajmy też o tym, aby unikać otyłości, palenia papierosów, soli, żeby być generalnie zdrowo się odżywiać i unikać też obcisłych butów i obcisłych ubrania, żeby ta krew mogła swobodnie odpływać z naszego ciała. Osoby chorujące na żylaki powinny pamiętać o profilaktyce, o tym, aby unikać opalania, aby być aktywnym ruchowo, aby stosować też preparaty ziołowe, które powodują, iż tendencja do zakrzepicy jest mniejsza oraz żylaki mają mniejszą tendencję do tworzenia się i obrzęki również, czyli takie jak miłorząb japoński,
owoc kasztanowca, olejek cyprysowy, zewnętrznie oczar wirginijski. Te surowce mogą nas w jakiś sposób zabezpieczyć. Oczywiście, jeżeli żylaki są bardzo rozległe, należy rozważyć operację, ale tutaj już odsyłam Państwa do własnych lekarzy i korzystajcie z ich usług. Ale pamiętajcie, że zioła mają swoje znaczenie w żylakach. Sponsorem programu był Bonimet, producent suplementu diety Venobon, wspomagającego krążenie żylne i błośniczkowe.